Sportowo rozpoczęli rok. W Ujeździe odbył się pierwszy noworoczny turniej piłki nożnej dla firm. Jestem burmistrzem od 3 lat, ale sportowcem i piłkarzem całe życie i zawsze sport jest blisko mojemu sercu. I od dawna myślałem o tym, żeby zorganizować właśnie taki turniej integrujący firmy, które działają na terenie gminy Ujazd, które współpracują ze firmami z terenu gminy Ujazd, żebyśmy się mogli poza pracą też spotkać, trochę na luzie, porozmawiać, pograć. Według mnie taka integracja przez sport drużynowy jest jak najbardziej fajna. I dobrze tak zacząć nowy rok z taką nową energią. Dzisiaj pierwszy turniej pod mandatem burmistrza Ujazdu, Huberta Broma. Będzie 8 drużyn, będzie podzielone na 2 grupy. Każdy z każdym będzie grał w grupie i po grupie zwycięzca gra o pierwsze miejsce. Zawodnicy, którzy zajmą 2 miejsce, grają o 3 miejsce. Sportowe zmagania były okazją do wspólnej integracji i poznania się z innymi firmami. Takie imprezy na pewno integrują to środowisko i pomagają nam też lepiej ze sobą współpracować w przyszłości. Nie spotykamy się tylko telefonicznie czy mailowo, ale możemy się spotkać tutaj rywalizując ze sobą, a później dograć jakiś interes na przykład. Zawsze chętnie uczestniczymy w tego rodzaju aktywnościach sportowych. Szczególnie piłka nożna to jest sport, który sprawia nam przyjemność. Można powiedzieć, że scala nas. Dla mnie osobiście i wydaje mi się, że dla wielu ludzi biorących tutaj udział ważna jest bardzo atmosfera, żeby się spotkać, czy to w gronie swoich współpracowników, czy to poznać, czy odświeżyć znajomości z innymi pracownikami z innych firm. Także myślę, że to też jest równie ważne, jeśli nie ważniejsze niż faktyczne zwycięstwo. Dostaliśmy zaproszenie od burmistrza tutaj Ujazdu właśnie, jeszcze żeśmy tak w sumie chcieli ostatnio zacząć tak sportowo trochę w firmie, jakby taki czas spędzać razem i tak się spotykamy na treningach. Tutaj jesteśmy w sumie na pierwszym turnieju, nie będzie takiej rywalizacji, tylko się poznamy między pracownikami, jakimiś tam kierownikami też i nie mieliśmy nigdy okazji. Wyczytaliśmy, że jest taka impreza noworoczna, więc zdecydowaliśmy się wziąć w niej udział. Sport też wiąże ludzi, nie tylko praca codzienna, gdzie życie teraz jest różne, a przez sport mamy bliższe kontakty. Zainteresowanie turniejem przerosło oczekiwania organizatorów. Wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarz imprez w Ujeździe. Nie było najmniejszego problemu z pozyskaniem chętnych drużyn, więc myślę, że kolejne edycje będą jeszcze bardziej popularne i liczne. Chcemy, żeby to się wpisało w taki stały kalendarz wydarzeń gminnych. Na pewno będziemy się kontynuować ten turniej, bo powiem szczerze, że ta edycja już przerosła nasze oczekiwania. Założyliśmy 8 drużyn, zgłosiło się prawie 2 razy więcej ekip. Musieliśmy zastosować zasady, że kto pierwszy, ten lepszy, ale widzimy, że jest zapotrzebowanie tego typu imprezy i na pewno będziemy chcieli kontynuować zimą 100%, a może też pomyślimy o jakiejś edycji letniej. Na uczestników czekały pamiątkowe medale i puchary. Najlepszą okazała się firma Adamiec.